Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, przed laty po kolędzie ciekawa dyskusja, rozmowa z pewnym małżeństwem. Kobieta zapytała mnie, dlaczego ksiądz odmówił chrztu dziecka. Miał to miejscu jakichś ich znajomych. I zapytałem wówczas, czy zna powody tego. Być może żyją w związku niesakramentalnym. No tak. A mają przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego? No nie. Wówczas zadałem pytanie, po co się chrzci dzieci? Kobieta kombinowała, mąż siedział cicho. Mówi, no bo się chrzci, bo wszyscy chrzczą. Mówi, to bierze pani dziecko pod wannę, odkręci wodę i ochrzci wielkim i co, jak wszyscy chrzczą. No taka tradycja. Ale po co się chrzci dziecko? Ta dyskusja trwała jakiś czas. Mąż w pewnym momencie mówi, weźcie się już lepiej, nie kompromituj. Ale żona idzie w zaparte i nijak nie mogła odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się chrzci dziecko. I oczywiście tradycyjny zarzut Kościół odpędza od wiary. Odpędzić od wiary można kogoś, kto jest wierzący. Trudno odpędzić od wiary kogoś, kto z wiarą ma niewiele wspólnego. Po co się chrzci dzieci? Zdajemy sobie sprawę z tego, że Kościół poszedł, można było powiedzieć, w takie uogólnienie. Bo chociaż pierwsze wieki znają przypadki chrztu dzieci, choćby w Dziejach Apostolskich opisany jest chrzest domu Korneliusza wraz z całym domem, znaczy i z dziećmi. Niemniej trzy wieki chrześcijaństwa to bardziej lub mniej natężone czas prześladowań. Zatem chrzest był udzielany przede wszystkim osobom dorosłym. I to mało tego, osobom, które ze wspólnoty Kościoła, już ochrzczonych, miały dwóch gwarantów. Dzisiaj mamy instytucję rodziców chrzestnych, którzy gwarantowali, że ta osoba po pierwsze zasługuje na to, by przyjąć się do Kościoła, a po drugie, że nie zdradzi wiary. Zatem cały rok przygotowania, cały rok badania wiary, badania człowieka, jego moralności, jego życia i dopiero Wigilia Paschalna, na początek uroczystości Zmartwychwstania, był udzielany chrzest. Z czasem, gdy Kościół osiągnął wolność, chrzest został udzielany również dzieciom. To, co na początku było wyjątkiem, stało się normą. Być może w czasach neopogaństwa, w których coraz bardziej się zanurzamy, pewnie wrócimy z powrotem do tego, co było w Kościele pierwotnym, bo przecież coraz więcej rodziców nie chci swoich dzieci. I być może będzie tak, jak w Kościele pierwotnym, że wrócimy do praktyki Kościoła pierwotnego chrztu osób dorosłych. Niektórzy mówią, właśnie tak powinno być, żeby człowiek dorosły sam zdecydował.
Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Bo to, co też pokazuje mądra praktyka w Kościele rzymskim, zwłaszcza w Kościele zachodnim, to właśnie to, że bierzmowanie jest takim momentem potwierdzenia. Zresztą nazwa bierzmowania to jest konfirmacja, potwierdzenie tego chrztu. O ile w kościołach wschodu chrzest, bierzmowanie, Eucharystia jest udzielane na raz przy okazji chrztu, o tyle w Kościele rzymskim ta praktyka została rozdzielona. I rzeczywiście dziecko nie ma nic do gadania przy okazji chrztu. Ale kiedy przychodzi sakrament bierzmowania, to dziecko już może, mamy taką nadzieję, podjąć decyzję, czy chce rzeczywiście wejść w świat chrześcijański, czy rzeczywiście chce być świadkiem Chrystusa. Po co zatem chrzci się dzieci? Skoro rodzice odpowiadają za wszystkie dziedziny życia dziecka, za jego wykształcenie, za wychowanie w jakichś wartościach domowych, społecznych, za jego życie, zdrowie, bezpieczeństwo, to chyba normalnym jest również, że odpowiadają również za jego wiarę. Wierzący rodzice zobowiązani są przekazywać wiarę. Wiary nie przeżywa się samotnie, wiary nie przeżywa się samemu, ale właśnie wiara polega również na tym, że człowiek się tą wiarą dzieli. Zatem skoro sam jestem ochrzczony jako rodzic, to trudno sobie wyobrazić, bym tą wiarą nie zarażał swojego dziecka. Dzisiejsza scena chrztu Jezusa, oczywiście nie jest to sakrament, żeby było jasne, bo to dopiero zaczyna się od Jezusa i Kościoła. Jezus przychodzi do Jana po to, by przyjąć chrzest pokuty i nawrócenia. Z punktu widzenia logiki, ten chrzest Jezusowi jest do niczego potrzebny. Przecież Jezus jest Synem Bożym. Zatem nie ma żadnego grzechu, nie ma żadnego grzechu pierworodnego, nie ma w nim niczego, co ma jakokolwiek namiastkę zła. Jest wcielonym Synem Bożym. I dlatego w innej redakcji Ewangelii widzimy dyskusję, która toczy się pomiędzy Janem, Chrzcicielem, a Jezusem, gdzie Jan mówi, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie. A Jezus mówi, uczyń to, by się wypełniło Pismo. Bo tak teraz należy czynić. Jezus wchodzi w wody Jordanu, też nie jako pierwszy, bo niektórzy mówią, po to chrzci się, by dawać przykład. A przecież Jezus przychodzi, gdy już cała Judea zlega do Jana. Ludzie różnych stanów, zawodów, profesji przychodzą nad wody Jordanu, wchodzą w te wody Jordanu, wypowiadają nad tą wodą swoje grzechy, postanawiają poprawy życia i zostają symbolicznie obmyci tą wodą, jakby oczyszczeni. Jest to pewien rytuał, pewien znak pokuty i nawrócenia, przemiany życia. Nie jest to sakrament, który gładzi grzechy. Zatem Jezus wchodzi w te wody Jordanu, które są wodami grzechu. Można powiedzieć, Jezus wchodzi dokładnie w brud grzechu. Baranek bez skazy, niepokalany, wchodzi w grzech. Bo przecież, jak wiemy, chrzest Jezusa w Jordanie, jak mówi teologia, jest antycypacją, zapowiedzią tego, co się dopiero wydarzy. To wejście w wody Jordanu, wejście w grzech człowieka, to jest zapowiedź tego, co dokona się na krzyżu. Dokona się na krzyżu, że Jezus te grzechy weźmie na siebie jako baranek bez skazy, niepokalany, zostanie zabity za mój i Twój grzech. Jezus nie zostawia człowieka w grzechu. Jezus wchodzi w grzech człowieka po to, by człowieka z tego grzechu wybawić. A ceną tego wybawienia jest jego męka i śmierć. Gdybyśmy tak mieli łaskę poznać, jak wielkie zło jest w grzechu,
jak wielką nieprawością jest grzech. To, co czasami tak, można powiedzieć, zabawnie tłumaczymy przy okazji spowiedzi, od trochę obmówiłam, od trochę poplotkowałam, od trochę powyklinałam, czy wyklinałem, żeby było równoprawnienie, od się trochę poupijałem. Od takie osoby grzeszki. Jezus wszystkie te grzechy, nie grzeszki, grzechy, nawet te nasze pobłażliwe patrzenie na te grzechy, te nasze rozgrzeszanie się wewnętrzne, z tego zła, które czynimy, które usprawiedliwiamy, bo inni robią jeszcze gorzej. Jezus to wszystko bierze. My mamy za mało w sobie miłości do Boga, by umieć za to zło żałować. Dlatego potrzebujemy Jezusa, bo On wszedł w rzeczywistość naszego grzechu i by rzeczywiście te grzechy zabrał ze sobą na krzyż, by pokazać, że ceną tych grzechów jest śmierć całkowita, do końca. Śmierć haniebna. Ale jednocześnie ten chrzest Jezusa w rzece Jordan staje się okazją objawienia Trójcy Świętej. Mówiliśmy o tym wczoraj, że to święto Chrztu Pańskiego było obchodzone wraz ze świętem Epifanii, świętem Trzech Króli, także z tym cudem z Kany Galilejskiej. Tu Jezus objawia moc całej Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha. I można by powiedzieć, że od tego objawienia, od tego nazwania Tyś jest moim Synem umiłowanym. Ty, który wchodzisz w te grzechy, Ty, który przyjmujesz te grzechy, Ty, który decydujesz się oddać za te grzechy, za człowieka, za grzesznika swoje życie, Ty jesteś mój Syn umiłowany. I od tego, jak wiemy z Ewangelii, zaczyna się publiczna działalność Jezusa. I znowu wracamy do pytania, po co się chrzci dzieci? Po co myśmy chrzest przyjęli? I znowu dwa takie elementy wprost z Jezusa. Skoro w chrzest zostaliśmy włączeni w Jezusa, to właśnie te elementy powinny być widoczne w naszym życiu. Po pierwsze, chrzest jest czymś publicznym. Chrzest przygotowuje do życia publicznego. Fakt, że jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, jest nie tylko naszym wydarzeniem wewnętrznym w naszej relacji do Boga, ale jest to znak, sakrament, który ma charakter publiczny. Z pewnością teraz, na skutek przemian, które dokonały się w naszej ojczyźnie, na nowo, i to jest wielką siłą, widzimy, jak to idzie mocno, zaciekle, na rympał, jak to się mówi. Odezwał się głosy postulujące do tego, żeby wiara była sprawą prywatną. Już zaczyna się zdejmowanie krzyży z urzędów, zdejmowanie portretów papieża. Najważniejsza reforma edukacji, od zmniejszenia bądź wyrzucenia katechezy, to są najważniejsze problemy, którym żyje Polska. Zatem wrócą znowu postulaty, które my niekiedy bezwiednie powtarzamy, że wiara jest sprawą prywatną, że możecie praktykować swoją wiarę w obrębie kościołów, w obrębie swoich domów, ale wara wam od wyznawania wiary publicznie. Coraz więcej jest ataków na chrześcijaństwo, także w naszej ojczyźnie, coraz więcej profanacji. Za chwilę będziecie dawać pieniądze dla świętego świeckiego. Popatrzcie, jakie obrazy przedstawia się na aukcji. Matka Boża Kermitańska z Kermitem zamiast Jezusa. Wszystko mi w imię wolności. W imię wolności, która niszczy chrześcijaństwo, bo masz wiarę swoją przeżywać prywatnie. Tymczasem chrzest nie jest prywatny. Właśnie po to zyskujemy chrzest, by pójść do świata publicznie. Pójść do świata publicznie. I to jest ważne. I może właśnie w tych czasach, w którym te wahadło przechyla się w drugą stronę, w stronę lewactwa,
Może to będą wreszcie czasy oczyszczenia także Kościoła. Już covidoza część ludzi z Kościoła wygnała. Niestety ręką także duchownych, gdzie nakazywano zamykanie kościołów, gdzie nakazywano wszystko online. Teraz to wahadło pójdzie dalej. Ale może wreszcie to będą czasy oczyszczenia, że ci, co chodzą do kościoła, to nie będą się wstydzić wiary publicznie i nie będą udawać kogoś, kim nie są na zewnątrz. Nie budźmy się. Nikt nam nie podaruje chodzenia do kościoła. Spełni się to, co było zapowiadane. Będą opiłowywać, wyrzynać, tępić jak szarańcze. To są słowa wprost z debaty publicznej. Zatem chrzest jest przygotowaniem do życia publicznego. Tak jak Jezus jest przygotowany przez chrzest do życia publicznego, tak i my również zostajemy uposażeni w moc Chrystusa, by iść do życia publicznego. I rzecz druga, chrzest zanurza nas w śmierć Jezusa i w Jego zmartwychwstanie. Chrzest daje nam taką siłę, byśmy umieli przezwyciężać zło. Nawet do nas, grzeszników, zanurzonych po uszy w grzechach, Bóg przychodzi z jednym, jedynym komunikatem. Tyś mój syn, tyś moja córka, tyś moje dziecko umiłowane. Wstawaj. I właśnie dzięki chrztowi, sakramentu chrztu, jesteśmy w stanie pokonywać zło. Jesteśmy w stanie przezwyciężać zło nie za pomocą jeszcze większego zła, nie za pomocą nienawiści, nie za pomocą przeklonów, wyzwisk, ale jesteśmy w stanie pokonywać zło mocą Jezusa Chrystusa, powstawania z grzechu. Jeśli pytacie, po co chrzcimy dzieci, to właśnie po to, by człowiek był w stanie pokonywać zło. I za każdym razem, kiedy jestem w stanie pokonywać zło dobrem, objawia się Trójca, objawia się Bóg. W tym świecie Bóg staje się żywy. Za każdym razem, kiedy żyję wet za wet, kiedy odpłacam pięknym za nadobne, kiedy wydaje mi się, że przemocą zmienię ten świat, za każdym razem zaciemniam obraz Boga. Już wiemy, po co się chrzci dzieci i chyba wreszcie, mam nadzieję, wiemy. Myślę, żeśmy wiedzieli to wcześniej, ale teraz na nowo żeśmy sobie o tym przypomnieli. Po co my jesteśmy ochrzczeni? I po co nas Jezus posyła do świata? Niech Bóg objawia się w naszym chrześcijaństwie. Amen.